Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj zajmiemy się toboganem, czy jak ja wolę wymawiać, tiboganem. W dzisiejszym odcinku poradnik właśnie do tej sztuczki i pokażę Wam kilka protipów, jak nas tutaj komary nie zjedzą, także lecimy, ale najpierw intro. Tibogen jest to sztuczka polegająca na chwyceniu waszego siodełka w locie z takim delikatnym skrzywieniem kierownicy. Można je wykonywać na mniejszych hopach, na większych hopach, nawet z dropa się zdarza takie coś wykonywać, także jest to bardzo uniwersalna sztuczka, którą możesz serio zastosować praktycznie wszędzie. Jak już wiemy, na czym polega tibogen, to zastanówmy się, na jakim rowerze można robić tibogena. I tutaj jest pełna dowolność, ponieważ nie ogranicza nas tutaj w tym zakresie praktycznie nic, także można ładować na BMX-ie, na dirtówce, na zjazdówce. Na zjazdówce jest w ogóle mega fajna stylóweczka, jeśli chodzi o tibogena, i też się fajnie zatrzymuje wtedy kierownica na amortyzatorze dwupułkowym. Jest taka mega fajna stylowa, także jeżeli macie zjazdówkę, to koniecznie bierzcie się za naukę tibogena. Jak już wiemy, na czym katować, to teraz zastanówmy się nad hopą. Za moimi plecami widzicie hopeczkę na naszej strzelnicy DIR i jest to całkiem spoko hopa do uczenia się tobogena, ponieważ nie jest za mała, ani nie jest też za duża. Ale niekoniecznie musicie się uczyć tej sztuczki właśnie na hopie. Możecie się jej uczyć na skateparku, na flyaucie, praktycznie wszędzie tam, gdzie jesteście w stanie chwycić za wasze siodełko w locie, tam możecie zrobić właśnie tobogena. Jak już wiemy, w jakim miejscu, to zastanówmy się, jakie ćwiczenia pomogą Wam w wykonaniu tibogena. Pierwszą zasadniczą sprawą jest wykonywanie one-handera, bo żeby chwycić za Wasze siodełko, musicie na początku zrobić właśnie one-handera. Także tutaj warto również sobie obczaić, czy potraficie puszczać właśnie tą rękę, która będzie nam potrzebna, a o tym, którą rękę puszczać, opowiem właśnie teraz. Jest to zależne po części od tego, którą nogę macie z przodu. Jeżeli moja lewa noga jest z przodu, to tobogena będę robić moją prawą ręką. Czyli prawa ręka ląduje na siodełku i robię to właśnie w ten sposób, bo mam lewą nogę z przodu. Dlaczego to jest istotne? Tak na dobrą sprawę można to robić w drugą stronę. Nie ma tutaj jakichś większych problemów i też ziomeczkowie na miejscówkach tutaj Mariusz robił w drugą stronę i myślę, że ktoś jeszcze, nie wiem czy nie Miki. Ale można to robić w drugą stronę, ale już Wam mówię, w czym Wam to przeszkodzi. Jeżeli będziecie potem chcieli dokładać to na przykład do 180 albo do 360, to będzie Wam to bardzo trudno robić w opo stronę. To będzie praktycznie nie wiedziałem jeszcze nikogo, kto by robił switch tobogena, czy opo tobogena, w ogóle tak się tego nie mówi. Tibogen to jest tibogen. Także zwróćcie uwagę na to, którą nogę macie z przodu i odpowiednią rękę puszczajcie. Lewa noga z przodu to jest puszczanie prawej ręki, a prawa noga z przodu to jest puszczanie lewej ręki. Jak już mamy opanowane podstawy, można zabrać się za pierwsze ćwiczenia. Pierwszymi ćwiczeniami będzie właśnie wyskakiwanie w powietrzu i puszczanie rąk. Jak już mamy puszczanie rąk opanowane, to warto po wypoziomowaniu lotu zacząć chwytać za wasze siodełko. I teraz ważne jest wypoziomowanie lotu, ponieważ większość osób uczących się tobogena robi go w złej fazie lotu. Robi go, gdy w ogóle wylatujecie, jeszcze jesteście w ten sposób i już tutaj się staracie szukać tego siodełka. To, jak tutaj Orzy powie za kamerą, nie jest to najlepszy sposób, bo można się ostro przejechać i gdzieś tam wylądować na plecach. No salto na plecy jest bardzo fajne. Poczekajcie, wyczekajcie ten moment, kiedy wasz rower się wypoziomuje, wtedy łapiecie za siodełko i na razie to jest ćwiczenie numer 1. Ćwiczenie numer 2, na dobrą sprawę, to już jest tobogen. I już Wam mówię, od czego tutaj zacząć. Najeżdżamy z dokładnie taką samą prędkością, jak do każdego normalnego skoku. Nie przesadzamy tutaj z prędkością. Wyskakujemy, odczekujemy moment, kiedy nasz rower się wypoziomuje. Chwytamy za nasze siodełko. Jak chwycimy za nasze siodełko, mniej więcej mamy taką pozycję. Skrzywiamy naszą kierownicę. I dla pełnej stylóweczki możemy się wtedy schować jeszcze za nasze koło, dokonać taki ruch. To potem Wam wejdzie w nawyk, że jeżeli chwytacie za Wasze siodełko, to od razu robicie taki myczek. No. Ale to już musicie poćwiczyć serio na hopie, bo tak jak przy niektórych sztuczkach mogę Wam pokazać takie ćwiczenia pośrednie, tak tyle tobogen jest taką sztuczką, którą serio warto robić od razu na hopie i im więcej prób zaliczycie, tym będziecie bardziej stylowo
tą sztuczkę doginać. I teraz powiem Wam protipa w kwestii stylóweczki. Jak już macie opanowane locik na wprost, macie to wszystko tutaj ładnie, śmigacie sobie z tibogenem, warto zadbać o to, żeby wyskoczyć delikatnie po łuczku. Jeżeli wrzucicie sobie takiego troszeczkę, ja nie mówię, żeby tutaj wrzucać dużego whipa, ale jeżeli wrzucicie sobie po prostu takiego małego whipa, to po prostu jest zachowana dużo większa stylóweczka. No i też Wam łatwiej jest tutaj się schować za to koło. Tak z własnego doświadczenia i też widzę, że jak ktoś robi na przykład tibogena na hipie, to jest dużo prościej zrobić stylóweczkę, także z małym whipem też jest tutaj sprawa nieco uproszczona. No po prostu jest bardziej stylowo, także... A wiem jeszcze, o czym chciałem powiedzieć i to jest dosyć istotna sprawa. Jeżeli zależy Wam na stylówce przy tej sztuczce, poszukajcie sobie na późniejszym etapie Waszego rozwoju chopeczki, która ma bardziej pionowe wybicia i bardziej pionowe lądowania. Bo jeżeli macie pionowe lądowania i pionowe wybicia, to jesteście w stanie się bardziej zanurkować przodem, zrobić takiego większego nosedive'a. Wtedy jest taka dużo lepsza stylóweczka, bo też no nie ma sensu robić tego całe życie po prostu na półkę i tam gdzieś klepać w to siodełko. Jeżeli uczycie się sztuczek, to starajcie się tymi sztuczkami gdzieś tam progresować i robić je na coraz to trudniejszych przeszkodach, coraz bardziej wymagających. No w sumie powiedziałem już o najważniejszych rzeczach, jeśli chodzi o tibogena. Powiedziałem, jak się go wymawia. Tibogen. Teraz pewnie od samego początku tego materiału będzie dużo komentarzy. O, dlaczego ty mówisz tibogen? Bo mogę. Zawsze tak mówiłem i będę mówić zawsze, że to jest tibogen, a nie jakiś tam tobogund, tobogen, tobogdan. Bez sensu. Tibogen i już. Ten oto sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Koniecznie zostaw łapę w górę. Napisz coś miłego w komentarzu poniżej, bo to dzięki Waszym pozytywnym komentarzom powstają te lipcowe daily, także koniecznie napisz coś miłego w komentarzu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to koniecznie zostaw subskrypcję, bo nawalamy tutaj kontentem każdego dnia, także co? Także widzimy się już jutro z fartem. I coś jeszcze mógłbym powiedzieć, może na koniec. Ja to tak zawsze sobie coś mówię na koniec. No teraz tak bym sobie coś mógł powiedzieć, ale no, nie, ja... dzisiaj nie będę chyba nic mówić. Nie, bym po prostu ten fragment rozmowy teraz wstawił. Okej. Okej, to tyle. Dobra. Elo! Dobra.